Panie Wójcie, kończy się kanalizacja w ulicy Starzyńskiego. Sam Pan powiedział, że w tej chwili ta ulica jest w takim stanie mocno opłakany. Mieszkańcy atakują. Chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób ta ulica będzie remontowana przez firmę skańską. Czy to będzie na całej długości, czy na całej szerokości. Jakie są uzgodnienia z powiatem pruszkowskim, czy powiat pruszkowski, bo zdarzało się, że niektórzy radni powiatowi przychodzili tutaj na sesję naszą. W tej chwili nie widzę żadnego radnego powiatowego, czy jakąś pomoc otrzymamy z powiatu, czy jest to droga powiatowa. To powiem tak, ja wiem, bo powiat, to znaczy, to tak jak pan Kazimierz mówił przed chwilą, tak? Czyli pan premier, naczelnikowie powiatu zrobił ruch, przepusty, pod drogami i wszystko jest fajne. My, zgłaszając budowę ulicy, kanalizacji ulicy Starzyńskiego, dostaliśmy dokładne i jednoznaczne warunki odtworzenia nawierzchni. W tych warunkach odtworzenia nawierzchni było, że mamy odtworzyć nawierzchnię no, w stopniu oczywiście zniszczenia, ale jedna druga, z jedną drugą nawierzchnię powinniśmy otworzyć zgodnie z warunkami, które dawała nam mowa. Więc teraz tutaj mruganie okiem i robienie miny przez powiat do nas, że no to zrobimy jeszcze do spółki resztę. To jest takie mruganie okiem, ale znając efekt. Na etapie, gdzie mamy już podpisaną umowę z Instancją, nie mamy możliwości zwiększenia zakresu otworzenia nawierzchni. Jak kiedyś dostałem jakieś pismo, nie będę mówił od kogo, kto mi mówi, no ale panie Kaszewskiego, to tam odtworzono w całym zakresie nawierzchni. Ja państwu powiem tak, otworzono, tylko gmina za to nie zapłaciła, ponieważ był to błąd wykonawcy. On sfrezował nawierzchnię na całej długości, na całej szerokości, ale my nie zapłaciliśmy mu za zrealizowanie takiej inwestycji. My zapłaciliśmy mu zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia, to znaczy tylko w elementach jednej i drugiej tam otworzenia, bo tak zdaje się, że tam było. Jeżeli tutaj firma skańska sfrezuje i otworzy w całej szerokości, bardzo chętnie, aczkolwiek gmina Raszyn zapłaci tylko tak, jak jest w przedmiocie zamówienia, czyli jedną drugą odtworzenia. I puszczanie oka od powiatu, że teraz to oni z nami się jakoś dogadają, żebyśmy zrobili następną połówkę, a firma skańska, żeby zrealizowała tą całą szerokość, jest bardzo trudne. Ja oczekuję na takie rozwiązanie, tylko nie bardzo widzę systemowo i proceduralnie, jak można by było przekazać pieniądze i z powiatu, i w ramach naszego budżetu, dodatkowe firmie skańska, na zrealizowanie odtworzenia w całej szerokości. Ja nie mówię już abstrahując od tego, że inwestycja jest zrobiona z wykorzystaniem środków zewnętrznych, bo no, jeszcze nie mamy co prawda podpisanej umowy z wojewódzkim funduszem, ale z tego co wiem już opinia z Ministerstwa Środowiska do wojewódzkiego funduszu w tej kwestii przyszła i będziemy ją rozliczać najprawdopodobniej z dofinansowania. W związku z tym dodatkowo nie ma takich możliwości, żeby wybrać przy samej specyfikacji przedmiocie zamówienia. Nie ma czegoś takiego. Ja oczekuję na propozycję zgodnie z prawem, żeby powiat przedstawił, jak chce to zrealizować. Jeśli przedstawi logiczną, konkretną możliwość zrealizowania teraz i otworzenia w całej szerokości tej ulicy, to no, oczywiście ja będę skłonny i będę zastanawiał się nad tym, oczywiście analizując dodatkowe koszty, które gmina nasza miałaby na ten cel ponieść. Zresztą państwo będziecie wtedy o tym dobrze wiedzieli, bo będziecie musieli dokonać odpowiednich zmian budżetowych i przesunięć. Ja nie widzę takiej możliwości i powiat na dzień dzisiejszy nie przedstawił takiej możliwości. Bo to, że naczelnik komuś sobie napisze pismo, to zróbmy resztę razem, to jest
możliwe, jak się, że tak powiem, sąsiadem na podwórku coś robi, a nie wydaje publiczne pieniądze. Jeśli to jest propozycja, na pewno będzie dla mnie się zastanowimy głowy. Proszę pan Babiegowski, jeszcze chcemy temat pana. Panie Wójcie, rozumiem, że w jaki sposób pan nawiąże kontakt z panią Kungielę, żeby w tej kwestii może rozmawiać, że... W dniu trzecim jest spotkanie w powiecie. Będziemy na ten temat rozmawiać, nie wiem, czy ja osobiście, ale na pewno burmistrza. Dobrze, pan Arnowski. Jeszcze jak mówię, będzie propozycja taka, którą my będziemy to zaakceptować. I będzie możliwa propozycja przez podział zgodna z obowiązującymi przepisami. To jest to takie, na którym zastanowimy się nad możliwością zrealizowania takich inwestycji w takim zakresie czy całości. Panie Wójcie, jeszcze jedno pytanie, czy na to spotkanie będę mógł jechać? Ale oczywiście. Ale to już nie jest. Dobrze, dziękuję. Proszę pana Rąskiego, przepraszam, w temacie tym samym na pewno. Tak, ja jeszcze w tym temacie, ja cieszę się panie wójcie, że jak do mnie mam pytanie pana Pawlikowskiego, jest spowodowane być może moim mailem do wszystkich państwa radnych, że pańska odpowiedź dzisiejsza do pana radnego jest diametralnie różna od tej, którą otrzymałem wczoraj czy przedwczoraj, bo tam definitywnie pan odmawiał jakiejkolwiek współpracy przy odbudowie tej nakładki. Tutaj widzę, że jakaś tam szansa, jeżeli powiat... Pani się nie zrozumiał. Ja odmawiam takiej współpracy na zasadzie, że pan da połowę, albo jedną czwartą. Tak się nie robi tego. Tam nie ma propozycji żadnej. Proszę pana, to jest w ogóle dokument, gdzie referent inwestycji, czy wydział inwestycji, czy wydział utrzymania dróg, jeżeli coś takiego pisze i podpisuje to naczelnik, Kągiel, to dla mnie jest to wybór. Znaczy, ja nie wiem. W ten sposób realizujesz. Należy to robić w ten sposób, że trzeba dać, w jaki sposób miałoby być to zrealizowane. Na jakich zasadach. Tam nie ma czegoś takiego pisma. Tam jest coś takiego, tu przekopiemy sobie ruch, a dalej gmina niech wykona jeszcze przewóz do Bielonika. Tylko tak się nie robi inwestycji, nawet jeśli zawiera się jakieś porozumienie między stronami. Znaczy panie wójcie, ja nie wiem, pan wybaczy, co tam było w tym piśmie, bo ja takiego pisma na oczy nie widziałem w związku z powyższym. I była propozycja, żeby odtworzyć resztę nawierzchni ulicy Strażyńskiego, jakby kosztami dzieląc się, oni jedną czwartą i robili, a my trzy czwarte. No w takim zakresie. To znaczy, no nie 3/4 panie wójcie, bo jak gdyby, jeżeli się niszczy ulicę budując kanalizację, to w kosztach budowy kanalizacji jest to zawarte, więc nie mówmy, że to jest, tak czy inaczej trzeba byłoby to zapłacić, tak? Ale to mniejsza z tym, ja się cieszę. Wie pan, że pan w zasadzie nie wiadomo, że każdej ulicy trzeba by było dodać dalszy. Znaczy nie, ja nie mówię o tej dalszej części, ja mówię o odtworzeniu, że koszt odtworzenia jest zawarty w koszcie przetargu na kanalizację. Tak? No właśnie. W zakresie, który jest wcześniej tak ustalony z powiatem, z tym, że samym powiatem. No tak, zgadza się, ale to jak gdyby to jest w tamtej części, znaczy stąd rozumiem podejście powiatu, który generalnie ma chyba dużo większe kłopoty finansowe jeszcze jak gmina Raszyn i próbę. Ale, natomiast ja myślę, że te pismo... Jestem w budynku powiatu, starostwa, to nie odczuwam takiego wrażenia. To był całkiem elegancki. I fajne warunki, wręcz klimatyzowany w większości. Natomiast ja myślę, że to pismo można było potraktować jako impuls do dyskusji, prawda? No. Znaczy, impuls do dyskusji też nie może być taki, że powiat jest tylko przecinania wstęgi, prawda, i reprezentowania na szerszym forum. Powiat powinien wykonywać również swoje zadania, a gminy po kolei zaczynają zdejmować z powiatu jakiekolwiek zadania. Proszę mi powiedzieć, jakie zadanie inwestycyjne wykonał powiat w ostatnich latach? Nie remontowe, tylko inwestycyjne budowy. Przecież na powiat ma szereg dróg na przykład, które są drogami gruntowymi, które powinien utwardzić, wykonać asfalty, zrobić projekty. Panie Wójcie, ale tutaj jakby... Zadań tego nie radzi. Dlaczego? Dlatego, że my przyzwyczajamy. Nikogo już nie dziwi, że gmina Raszyn buduje chodnik wzdłuż Alei Krakowskiej, czyli wzdłuż Generalnej Dyrekcji, wzdłuż ulicy Maleckiej, czyli wzdłuż drogi powiatowej i przekazuje te inwestycje na rzecz powiatu.
Ale panie wójcie, to ja to rozumiem i rzeczywiście ma pan rację, że powiat robi mało. Nie robi nic. No, czasami jeśli gdzieś siedzi, to ulice się pojawiają, natomiast nie wiadomo, czy to tak naprawdę były w pełni sfinansowane przez powiat, czy być może przez współfinansowane przez gminy. Natomiast wracając do sedna sprawy, no ja miałbym prośbę, żeby jednak państwo radni się tym zainteresowali również i tutaj do pana Chmielskiego, jeżeli jutro pojedzie na to spotkanie, bo ja o tym spotkaniu też wiem, żeby jednak spróbować jakoś nawiązać tą niż porozumienia z tym powiatem, bo ta ulica Starzyńskiego jest po prostu makabryczna i jeżeli zrobimy, wylejemy z powrotem, tylko załatamy dziury. Tylko pan musi zrozumieć, że to, co my robimy dla powiatu, nie jest czymś nowym. To nie jest tak, że naczelnik chodzi przejeżdżając, zobaczył to i znaczy, no ja wiem, że to decyzję, w jaki sposób mamy odtwarzać tą nawierzchnię, dostaliśmy 5 lat temu. Przez 5 lat ten powiat powinien zastanowić się, jak będzie realizowany. Miał bardzo dobry moment na etapie realizowania tego projektu, na etapie opisy przedmiotu zamówienia. Odpowiednio skierować porozumienie z danymi finansowymi. To nie jest tak, że my będziemy teraz, bo teraz się stara zrobić coś takiego, że on jest dobry, a my jesteśmy źli. A to nie jest. Znaczy, chyba niekoniecznie, ja tego tak nie odczułem. Nie, ale ja tak odczułem, czytając m.in. pana pismo, że tam dobry powiat chce nam dofinansować, a my nie chcemy, bo jesteśmy na cele. Chyba się pan wójt uczula trochę. No. Natomiast panie wójcie, no chyba są przypadki na terenie naszej gminy, że takie rzeczy dało się zrobić. Takie przypadki, no, na przykład droga Chrapska jest chyba drogą powiatową, prawda? A część tej drogi została otworzona po kanalizacji w pełni. Bo druga część tylko załatana rzeczywiście. To znaczy oni to w 100% zapłacili, tak? Przez powiat w całości. Nie wiem, no to prosiłbym o... Ta łatka była robiona przez powiat w całości, a my odtwarzaliśmy, to była ta część, która była jakby wcześniej ta kanalizacja robiona. I także to było robione, to było rodzaj tam, gdzie później my robiliśmy kanalizację, odtwarzaliśmy to w części. A jeszcze korzystając, to już, znaczy rozumiem, że to jutro będą na ten temat rozmowy i jakaś tam szansa istnieje. Natomiast korzystając z okazji w tym samym temacie, bo ja toż same pismo jak do pana wójta złożyłem w tym samym dniu do rady. Pan wójt odpowiedział, chociaż po terminie 3 dni czy 4. Natomiast z tego co wiem, to radni w ogóle tematu nie znali, więc nie wiem. Być może to jest temat dla komisji rewizyjnej, żeby się zainteresowała, co się dzieje z pismami, które docierają do Rady również, bo jakoś nie chce mi się wierzyć, że te pismo nie dotarło do Rady. A adresowane było wójt gminy Raszyn, Rada gminy Raszyn. Więc... No właśnie. Odtworzenia tej nakładki z 24 czerwca. Czyli ponad miesiąc temu i ja się rozumiem... Ja wiem tak, do korespondencji Rady Gminy pan ma... Zostawiłem specjalnie dwie kopie. Ma pan dwie od pana dostęp, prawda? Ponieważ to nie jest problem wziąć deszczkę z korespondencji, zobaczyć czytane pismo, tam się znajduje czy nie. No, też mi się tak wydaje, natomiast ja jakby nie posądzam o to, że on się tam nie znajduje, tylko z jakichś przyczyn nie dotarło do radnych, a chyba powinno. Jest trudno, jak pan widzi, to odpowiedź pana pismo dostał, czyli ja... Znaczy, ale to już, to jakby nie jest pytanie do pana wójta, przepraszam, bo... Proceduje normalnie. Pan wójt usiłuje się teraz tłumaczyć, a to nie jest pytanie nawet do pana wójta, tylko to już jest pytanie, nie wiem, do pana przewodniczącego rady chyba. No.